Witamy serdecznie. Witam. Fio, Zosiu, bo tak jesteś na Facebooku, także będziemy do ciebie mówić. Zosiu, jeśli to nie przeszkadza. Ale nie, nie przeszkadza. Fajne. Także proszę. Tym razem bez nakrycia głowy. Tak. Ale wiecie co, z tym nakryciem głowy to teraz przed chwilą mi się skojarzyło, bo oczywiście te wpisy przedtem przeczytałam. Jest taki genialny wiersz dla ludzi, którzy znają angielski. A woman in a purple hat. Czyli kobieta w właśnie jakimś takim fioletowym kapeluszu. I to jest o tym, że jak człowiek się starzeje, to przestaje się trzymać jakichkolwiek stereotypów i wychodzi poza granice. Także to akurat świetnie pasuje. Nie wiedziałam, że zdjęcie, które sobie robię... A to ja nie myślałam, że to taki kontekst będzie wieku, jakiegoś wchodzenia w jakieś granice. To ja dopiero po urodzinach to wiesz akurat. Okay, ale... Bardzo polecam, wiesz, jest genialny. Powiedz coś o sobie, bo ja nie wiem, w jakim stopniu nasza społeczność zna ciebie. Poza tym, że fajnie w chustce wyglądasz, ćwierć góralka jest, ale fotelem też. Powiedz coś o sobie, co robisz w edukacji, czym się zajmujesz na co dzień. Okej. W dużym skrócie, bo rzeczywiście nie o tym mamy być, ale tak, przede wszystkim ćwierć góralka, rzeczywiście, stąd w którymś momencie to zdjęcie profilowe. Zasadniczo nie byłam przygotowywana do zawodu nauczycielki, bo Łodzianka z pochodzenia a propos, tak, absolwentka czwórki i ponieważ jednocześnie kończyłam szkołę muzyczną, ale grać na pianinie już mi się nie chciało, to poszłam do Warszawy i skończyłam jako filmowiec, jako dźwiękowiec. I tak przez 10 lat się bujałam w tym filmie, w międzyczasie zaproponowano mi wyjazd na taki grant do Anglii i owocem tego grantu były potem 3-letnia praca w szkole filmowej na północy Anglii. I tam rzeczywiście pracując w tej szkole filmowej poczułam, że właściwie uczenie to jest taka bardzo fajna sprawa i to uczenie właściwie takie nie z książki, nie ze scenariusza. No i potem jak wróciłam do Polski, bo w którymś momencie wróciłam, to zerwałam już z filmem, pokochałam Mazury, więc się tutaj razem z mężem zakorzeniłam. No i wiecie, trzeba było, znaczy przez parę lat jeszcze pracowałam akurat w telewizji krakowskiej. To było bardzo śmieszne, bo mieszkałam na Mazurach, a dojeżdżałam na realizacje teatralne do Krakowa, więc po paru latach stwierdziłam, że to nie idzie. I poszłam do urzędu pracy w miasteczku Nidzice i okazało się, że brak im anglisty, no i zaczęłam pracować po angielsku. I tu się zaczęła bardzo fajna historia, bo żeby uzupełnić kwalifikacje, bo oczywiście pedagogicznych nie posiadałam żadnych. O, cześć wam, ach, ogólnie, mój Boże. Przepraszam bardzo, akurat zerknęłam, widzę, że... Dobrze. Więc wracając do, to skończyłam taki kurs kwalifikacyjno-pedagogiczny, jak jakoś to się tak nazywało. I szczęście niesamowite kurs robili ludzie z Uniwersytetu Gdańskiego. Mariolka Bogucka była taką prowadzącą, organizującą. I parę miesięcy po zakończeniu tego kursu przysłali mi zaproszenie na światowe takie zjazd grup zainteresowań Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego i tam trafiłam na autonomię. Tam trafiłam na autonomię, na niejaką Leni Dam z Danii i to był mój drugi rok uczenia i to był jednocześnie ten cudowny moment, w którym właśnie zobaczyłam, że przecież można uczyć inaczej, bo inaczej bym chyba w ogóle nie potrafiła uczyć, ja zupełnie szczerze powiem. To był 97. Gdybym nie trafiła na autonomię ucznia, to prawdopodobnie dosyć szybko z edukacji bym odeszła, bo jednak mimo wszystko, znaczy przepraszam, bo to brzmi w tym momencie obrzydliwie, ale to jest coś takiego, że jestem strasznie przez życie rozpieszczona i zawsze robię to, co jest interesujące. Więc uwielbiałam w ogóle uczenie, ale jakbym w tej sztywnej strukturze, w tym gorsecie takiej normalnej zupełnie edukacji ugrzęzła, to bym prawdopodobnie czwarty, piąty rok bym zwariowała, bo nie chciałabym odwalać podręcznika na okrągło. No nie wiem, może by coś innego się stało, ale no, dzięki. Zanim pójdziemy w tą autonomię ucznia, bo na tym się chcieliśmy skupić,
To ja jeszcze poproszę naszych widzów, aby udostępnili na swoich tablicach tego live'a, bo będziemy za chwilę mówili o bardzo, bardzo istotnych rzeczach, temat, które mogą Was zainteresować i wesprzeć w Waszych działaniach, bo zanim powiemy o autonomii ucznia, chcieliśmy porozmawiać przez chwilę o autonomii nauczyciela i dyrektora, bo zaobserwowaliśmy... To jest związane. No, ja rozumiem, ale zaobserwowaliśmy ostatnio taką bardzo dramatyczną wręcz sytuację, kiedy nauczyciele i dyrektorzy zaczynają mieć już serdecznie dosyć, zaczynają odchodzić z zawodu i zaczyna ta edukacja trochę się tak kruszyć, bo mamy mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy mają power i chcą zmieniać, natomiast no, niektórzy już nie wytrzymują, bo tej autonomii właśnie w działaniach dyrektora, którą a później ty miałaś, nauczyciela, tak? brakuje. Hmm. Powiedz, jak sądzisz, jak się można przed tym bronić, jak sobie radzić, przetrwać, tak? Bo myślę, że to nie będzie wiecznie trwało. No tak, głupio by mi było wypowiadać się za dyrektorów, bo po prostu nigdy w życiu nie doświadczyłam, a szczerze przyznam, że jak mi zaproponowano parę lat temu, to powiedziałam nigdy w życiu. Natomiast tak, zaczynając od dołu. Przede wszystkim nie mogę być przybita do swojego stołka i nie mogę się bać, bo jak się będę bała czegokolwiek, jeżeli ruszam z czymkolwiek, co jest poza, nawet nie tyle poza granicami, nie, przepraszam, jeszcze raz zacznę. Autonomia jest legalna, to od razu powiem. Autonomia jest nie tylko dozwolona, a nawet zalecana, prawo światowe w paru paragrafach zawiera bezpośrednie odniesienia. Także w jakimś takim totalnie krańcowym przypadku myślę, że zgłosiłabym się do dobrego adwokata i skierowałabym sprawę do sądu i broniłabym autonomii sądownie, podpierając się paragrafami. I dlatego no myślę, że po prostu nie mogę się bać. Nie mogę się bać, jeżeli chcę coś robić i uważam, że to jest dobre. Jeżeli jestem dyrektorką, no przyjmijmy, i chcę swoją szkołę budować żeby była zgodna z prawem oświatowym, ale jednocześnie, żeby w jakiś sposób właśnie wyjść z sztywnych ram, z podziału na klasy, z klękaniem przed egzaminami, wiecie wszyscy, przed paroma jeszcze innymi rzeczami, to zaczynam to robić. Przy czym najważniejsze są zawsze sprawy wewnętrzne, to znaczy muszę bardzo dobrze skomunikować się z zespołem ludzi, z którymi to robię. I jeżeli to mi się uda, to jest chyba najważniejsze, więc nie bać się zewnętrza, bardziej bać się tego, że można wewnątrz się nie porozumieć z ludźmi, z którymi chce się to robić. Wszystko, co robimy w edukacji, zawsze jest relacyjne, jest zespołowe, nie jest indywidualne. Ja akurat na przykład miałam, no, w pewnym sensie można powiedzieć, pecha, bo ja byłam zupełnie osamotniona w swojej szkole, ale z kolei trzymałam się z dzieciakami. Natomiast myślę, że o wiele lepiej by to się rozgrywało, gdyby udało mi się przekonać kilku chociażby nauczycieli. Wtedy tego nie potrafiłam, nie rozumiałam. Teraz to potrafię i rozumiem. Zosiu, gdyby mogę wrócić do przeszłości troszeczkę. Czyli ten... No przepraszam bardzo, to był taki głos, że nie można, że nie każdy ma siłę, żeby walczyć w sądach z organem prowadzącym. Od razu powiedzmy tak. Po pierwsze, jeżeli mówimy, że nie mamy siły, to właściwie już z góry ponieśliśmy klęskę. I ja jestem z całym szacunkiem, bo ja to rozumiem, tylko że to będzie zawsze taka rozmowa jak w Games People Play, że ktoś podrzuca rozwiązanie, a ten ktoś drugi mówi jest bad, tak ale. No więc jak się boimy, no to oczywiście nie robimy i nie to, że tracimy jakiekolwiek powody do szacunku ze strony innych ludzi, ale jeżeli chcemy cokolwiek zmieniać, jeżeli chcemy budować edukację pozytywną, nie tylko w naszym kraju, we wszystkich krajach na świecie, nie możemy się bać. No więc to niestety jest takie... Ja tylko tak... Prosta i trudna recepta, bo to są sytuacje tak. Zawsze konkretne, osobiste, indywidualne. Absolutnie. I to, co absolutnie. Tutaj mówił nasz widz Marcin, że nie każdy ma siłę, bo ta siła... Ale wyleciałam ze swojej szkoły, tej, w której uczyłam i jakoś nic mi się nie stało. Właśnie, ja chciałam powiedzieć, że ja zawsze, jak chciałam coś zrobić, to stwierdziłam, no może też, no... Miałam tą poduszkę w postaci Roberta, ale stwierdziłam, że jeżeli chcę coś zrobić, to nie mogę się bać. Nie mogę robić krzywdy, nie łamię prawa, pracuję w ramach prawa, ale robię tak, żeby dzieciom było dobrze. Tak. I jeżeli bym się bała, to bym pewnych rzeczy nie zrobiła po prostu. A ja bym chciała wrócić do przeszłości twojej.
kiedy w ogóle weszłaś w taką szkołę pruską i powiedz mi, od czego ty zaczęłaś, żebyś mogła wprowadzić tą autonomię? Mm-hmm. Bo sama byłaś sama, a to jest ważne, bo wielu z naszych słuchaczy jest samotnych i mówi, że się nie... Tak. Tak, to prawda. Ja na szczęście, tak jak powiedziałam, właśnie dzięki temu, że w tym drugim roku, jeszcze przed rozpoczęciem właściwie drugiego roku zawodu, zetknęłam się z ludźmi, którzy pracowali i tworzyli autonomię ucznia poza Polską, ale również i w Polsce, bo wtedy też w łonie Stowarzyszenia Anglistów Międzynarodowego działało koło grupa zainteresowań, nie wiem, Special Interest Group, tak to się nazywa, sekcja, o, sekcja Learner Autonomy, czyli autonomia ucznia. Także ja z miejsca miałam sieć wsparcia, to była sieć nielokalna, ale to była sieć polska i międzynarodowa. Te sieci istnieją, ja myślę, że teraz, wtedy naprawdę jeszcze tego było malutko, szczególnie w Polsce. Myślę, że teraz każdy, no mamy przecież Boże, mamy plan daltoński, mamy Freneta, no mamy mnóstwo tych modeli, które promują autonomię ucznia w taki czy inny sposób oczywiście, przecież to nie jest żadne wielkie odkrycie, prawda? Także nauczyciel nigdy nie będzie samotny. W tym sensie. Bo w zasadzie ta autonomia to tak naprawdę jest punktem wyjścia, bo niezależnie jak ją spojrzymy koncepcję, to jest jeden z elementów wspólnych, no bo musimy tak naprawdę mieć świadomość i możliwość wyboru, żeby budować poczucie własnej wartości. I tu pięknie, Robercie, powiedziałeś, bo to jest tak, wracamy teraz do Marcina. Jeżeli ja mam poczucie własnej wartości, to trudniej będzie mnie zastraszyć. Bo ja mogę nie mieć 5 innych jeszcze zawodów wyuczonych, bogatego męża albo 5 kont w bankach różnych, ale jeżeli mam to wewnętrzne poczucie, że jestem coś warta, to wewnętrzne poczucie gdzieś się właśnie zrobiło, dlatego że podejmowałam własne decyzje, byłam w tym wspierana, no to gdzieś tak się jakoś zaczyna. I wtedy ja się mniej boję. Albo w ogóle się nie, albo może się boję, ale boję się nie na tyle, żeby mnie to zatrzymało w działaniu. To chyba tak działa. Ja kiedyś brałem udział w takiej, to nie była sesja terapeutyczna, ale takie spotkanie, które miało uświadomić nam, no co się może wydarzyć, jeśli coś złego się wydarzy. To była taka rada, pomyśl sobie, że się to już wydarzyło, co byś wtedy zrobił i co byś zrobił dalej, tak? Także oswój się z tą myślą, a będzie ci łatwiej robić coś, co będzie ewentualnie tym zagrożeniem. Żebyś się nie bał. I to jest rzeczywiście takie trochę oswojenie tego strachu. To jest to, co się robi z dziećmi, które boją się zajrzeć do szafy. Tak? Najpierw zaglądamy w ciągu dnia do tej szafy, a potem jest już łatwiej pójść spać. Ja też zawsze mówię sobie, jak prowadziłam szkołę, czy jako nauczyciel, zawsze uważałam, że nie jest tak źle, bo jak nie będę nauczycielem czy dyrektorem, to zawsze znajdę miejsce, gdzie zarobię więcej. Więc... Zobaczcie, co nasi słuchacze wrzucają, przecież właściwie dokładnie o to chodzi. Odwaga, robić swoje bez lęków. Witia mówi, dzieci uwielbiają, kiedy im ufasz, zaufasz, dasz im przestrzeń na wspólnie ustalonych zasadach bezpieczeństwa. Jak dbać o autonomię ucznia samemu, nie będąc autonomicznym. Z kolei, ale o, i tutaj jest bardzo ciekawy wpis. No właśnie. No, dziękuję, bo to jest coś takiego, że w ogóle autonomia ucznia, historia, 3 słowa o historii. Mamy czas. To jest śmieszna sprawa, ale autonomia ucznia to jest paradygmat pedagogiczny charakterystyczny dla nauczania języków obcych. I to jest coś takiego, ja się kiedyś tym zainteresowałam przez chwilę, że dlaczego właściwie to jest takie żywe, właściwie prawie wyłącznie w nauce języków obcych. To jest coś takiego, że angielskiego, francuskiego, niemieckiego uczyli się ludzie dorośli, nadal się zresztą uczą. I dlatego właśnie gdzieś na przełomie 60-tych, 70-tych lat zaczęły się takie pierwsze systematyczne oswajania tego, że jeżeli mam dorosłego ucznia, no to nie jest tak, że przychodzę do tego dorosłego ucznia z podręcznikiem, mówię, siedź grzecznie, rób zadania, bo w którymś momencie dorosły uczeń bryka i mówi, proszę pani, ale ja mam gdzieś te zadania, bo mnie jest zupełnie co innego potrzebne. Więc tak się właściwie narodziła ta autonomia ucznia jako taki projekt myślowy i od 70 roku we francuskim Uniwersytecie Nancy powstał taki ośrodek Krapel, potem powstał ośrodek w Gracu, w Dublinie, w Trinity College. Powstało wiele bardzo silnych ośrodków akademickich, które się w sposób naukowy i systematyczny zajęły zjawiskiem autonomii w edukacji.
Więc autonomia w edukacji doczekała się bardzo dużej bibliografii. Niestety wszystkie źródła, które ja znam, są w języku angielskim, ale wiem, że w polskim też, bo i Poznań, i Konin, Szkoła Wyższa w Koninie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam są prowadzone również te badania i praktyki pedagogiczne w nurcie autonomii ucznia. I teraz jest coś takiego. Zaczęto się w którymś momencie zastanawiać, czy coś, co jest naturalne, jak się z uczniem dorosłym, czy to jest możliwe w szkole. I okazało się, ja zresztą brałam też udział w takim projekcie, że można autonomię prowadzić w każdym wieku, w każdym absolutnie, w przedszkole jak najbardziej. Stosuje się po prostu trochę inne narzędzia, trochę inne podejścia, tak samo jak z każdą edukacją. Po prostu. Potem drugi próg jest taki, ile z tej autonomii da się zastosować w szkolnictwie publicznym, które jest obwarowane prawem oświatowym. I tu, jak się okazuje, nie wiem ilu poza mną nauczycieli w Polsce w sposób systematyczny i konsekwentny przez te paręnaście lat pracowało nurtem autonomii ucznia. Ale okazało się, że mnie w moim personalnym doświadczeniu i tych moich kolegów anglistów, że bardzo dużo da się w sposób zgodny z prawem, a jak niezgodny z prawem, to uchodziło nam na słuch. Mnie interesuje też taka kwestia, ponieważ jeśli rzeczywiście zaczynamy pracować z dziećmi od przedszkola, bo one wchodzą potem w edukację wczesnoszkolną i przygotowujemy ich do życia w takim autonomicznym środowisku, no to one potem nabierają tej siły, pewności siebie i nawet jak trafią do trudniejszego środowiska, bardziej tradycyjnych nauczycieli, mają moc. No to mają tę moc. Ale powiedz mi, jeśli odwrócimy sytuację, jeśli dziecko było w pruskim systemie edukacyjnym i tą szkołę podstawową tak przeszło przez taki właśnie transmisyjny sposób nauczania, i trafiła do, trafia do liceum, w którym mamy fajnych nauczycieli z myślą taką o autonomii ucznia i oni napotykają problem, bo te dzieci nie potrafią... Wyzwanie. Są przestraszone. Co byś poradziła, jakie narzędzia zastosować, żeby ich jakby z powrotem nauczyć, bo takie przypadki są. Takie naturalne. Tak. Są i to są często, bo chyba bardziej właśnie nauczyciele tych wyższych już etapów edukacyjnych chcą tej autonomii. Dobra, odpowiadam na pytanie. Przede wszystkim sojusz z innymi nauczycielami. Zasadniczo. I ja tak jak mówię, no byłam osamotniona, ale dzieciaki i tak bardzo fajnie reagowały. Natomiast ja miałam przez cały czas takie trochę wyrzuty sumienia, że ja je stawiam w sytuacji schizofrenicznej, bo wchodzą do mnie i pracujemy wspólnie, ustalamy liczbę sprawdzianów, negocjujemy tematy. Raz nawet całoroczny plan opracowywaliśmy, bardzo fajna grupa. Całoroczny plan po prostu oni opracowali z moją pomocą niejako, a potem wychodzą. Aha, oczywiście oceniają się razem ze mną i tak dalej, a potem wychodzą, wchodzą do innej klasy, otwórzcie książkę. No więc ja im fundowałam lekką schizofrenię, ale okazało się, że młodzi ludzie dobrze w tym funkcjonują, to znaczy są elastyczni i potrafią się dostosować. Natomiast zdecydowanie, no byłoby o wiele lepiej, gdyby przynajmniej kilku nauczycieli wspólnie się dogadało. I gratuluję, Anna Konarzyska, zaczęłam od autonomii, jest sukces. I gdyby po prostu wspólnie pewne rzeczy ustalać. Szkoła, w której w tej chwili pracuję, a do której właściwie trafiłam, dlatego że dyrektorka wiedziała, że uczę bez stopni, w związku z tym jak mnie wywalili z tamtej, to po prostu trafiłam do tej, w której jestem. No tam podjęliśmy po prostu, tam jest zupełnie inna atmosfera i tam w którymś momencie podjęliśmy wspólnie. Tak? Słucham? Bo powiedziałaś bardzo fajną rzecz. No. Bo my boimy się, że nas wyrzucą. Ale jeżeli ma się moc i wierzy się w to, co się robi, i dzieci uwielbiają nauczycieli, którzy mają tą moc i wiarę w to, co robią, i są otwarci,
to nawet jak powiedziałeś, wywalili cię, ale już o tobie słyszeli i inni czekali, żeby w końcu Grudzińska do nich mogła przyjść. No może no, troszkę tak było. Ja to dlatego nie, mówię o tym, że ci, którzy się boją, to niech nie myślą, że są w jakiejś bańce. Bo nauczycieli fajnych jest coraz trudniej. Jeżeli ktoś jest dobry, to się teraz o takiego nauczyciela wyrywa, takiego nauczyciela, tak. Bo ich nie ma. Więc się nie bójcie, co jesteście dobrze, wierzycie w siebie i jesteście autonomiczni. Przepraszam, Zosiu, że ci weszłam. Ale... Nie, ale masz i bardzo dobrze powiedziałaś, bo rzeczywiście jak powiedzmy, że jestem w tej swojej szkole, w której jest pruski drill i się cały czas tylko boję. No przecież nie mogę wyjść poza tą granicę, bo jak wyjdę, to no i właśnie to, co Robert mówiłeś, no to zacznij sobie wyobrażać, że cię właśnie już wyrzucili. Tak, że nawet nie walczyłaś, nie szłaś do sądu, bo po co ci uczyć w szkole, w której no, prowadzisz takie batalie. I wyobraź sobie, co się, no, w każdym bądź razie, sojusz, wracamy do tego sojuszu. I jeżeli ja już mam grupę nauczycieli, to wspólnie ustalamy, od czego razem zaczniemy i prawdopodobnie zaczniemy po prostu od rozmawiania z tymi uczniami, bo zakładam, rozumiem, że chodzi o pierwszoklasistów, czyli o 14-15-latków. Czyli to jest ta grupa od strony psychologii rozwojowej lecąc, która chce mieć wolność, która bo ty uważa, też że. Psychologiem, bo nie powiedziałeś też, że jesteś psychologiem. Nie, nie doszliśmy do tego etapu mojego życia, bo to było trochę później. Ale nieważne, no jestem psycholożką. No więc w tym momencie logiczne. To jest grupa dzieciaków, które wolności chcą jak ryba wody. Więc jeżeli my odpowiedzialnie, przy czym to nie może być wolność na zasadzie rób ta, co chce ta, przepraszam, uwielbiam owsiaka, ale to nie jest rób ta, co chce ta. No nie. Zaczynamy na przykład, posłałam i Robert masz tą tabelę w tej mojej prezentacji, w której jest zresztą bardzo dużo niechlujnych błędów. Ja ją, także tabela jest przedrukowana z Nanana, czyli jednego z takich właśnie tych, którzy w sposób naukowy się zajmują, ja ją tak przetłumaczyłam trochę na bieżąco i zaczynamy od czegoś takiego, co jest budzeniem świadomości, że pokazujemy uczniowi, jakie są cele pedagogiczne, to nie w tym momencie nie mówię o na co bez uczyli kryteriach, tylko mówię, słuchajcie, jak ja przychodzę na lekcję, to dlaczego ja z wami o tym tę lekcję chcę robić? Czy wy może wiecie? Więc rozmowa o tym, jakie są cele pedagogiczne i jednocześnie zachęcamy uczniów, żeby zaczęli rozpoznawać swoje własne strategie uczenia się. Więc tak naprawdę zaczynamy od czegoś bardzo łatwiutkiego i bardzo prostego i wciągamy ucznia do tego, żeby zaczął patrzeć na własne uczenie się. Po to, żeby mu potem zaproponować, że skoro teraz już myślisz o własnym uczeniu się, to może my ci przedstawimy parę propozycji pracy domowej, albo może wspólnie z klasą wymyślimy, jaką można pracę domową i każdy będzie mógł sobie wybrać ten rodzaj pracy domowej, który będzie chciał, tylko bardzo prosimy, żeby uzasadnił, uzasadniła, dlaczego wybrali takie, a nie inne. To jest wprowadzenie do autonomii. No, umiejętność uzasadnienia należy do bardzo trudnych kompetencji. Ja umieszczę oczywiście w komentarzu do tego live'u tą tabelkę, ten obrazek, żeby ta ściąga mogła trafić do naszych widzów, a ci, co będą oglądali to nagranie na YouTubie, po prostu będą też ją mieli dostępną, bo to wtopimy oczywiście. Powiedziałaś, że umiejętność uzasadnienia należy do trudnych kompetencji, oczywiście, ale to się zaczyna od tego, to dlaczego wybrałeś to zadanie, a nie inne, aby było najłatwiejsze. No świetnie, no to już jest uzasadnienie. Dobra, i teraz można iść dalej. I w tym momencie w ogóle wchodzimy już w refleksję pedagogiczną. Dlaczego łatwiejsze było dla ciebie lepsze niż trudniejsze? No bo mi się nie chciało długo siedzieć w domu nad lekcjami. Świetnie, masz świadomość, nie chciało ci się dłużej siedzieć, wybrałaś krótsze, łatwiejsze. To jest właśnie autonomia. Ale tak jak... Tak jak ciebie teraz słucham, a ta moja wątpliwość być może wynika z tego, że ja nigdy nie uczyłem, to nauczyciel musi poświęcać bardzo dużo czasu na tą sferę taką właśnie psychologiczną, społeczną. Czy ty masz w ogóle czas wtedy na realizację programu i tak dalej? Jak to działa? No to jest, przepraszam, ja nie jestem gadającym podręcznikiem. Jeżeli, wiesz, myślenie o tym, że w nauczaniu chodzi o to, żeby przekazać treści podręcznikowe, no to gdzieś tutaj się w ogóle pomyliliśmy.
Ja jestem od tego, żeby stworzyć klimat, żeby rozpoznać ewentualne przeszkody, łatwości. No, czyli to są kompetencje psychologiczno-socjologiczne w sumie, no to jest prawda. Bardzo fajnie, że to trochę tak wyszło prześmiewczo, bo to wtedy zapadnie w pamięci, bo my też jesteśmy zwolennikami przejścia od nauczania do uczenia się i żeby to nie nauczyciel musiał uczyć dzieci, tylko stworzyć im takie warunki od strony właśnie społecznej, psychologicznej, motywacji wewnętrznej, a on potem tą wiedzę wzas się po prostu w takim tempie, że nie będziemy się martwili o jakieś właśnie realizacje, nierealizacje, znaczy, bo nauczy się tego, co będzie potrzebował ja w życiu. Ja się cieszę, że teraz się w świecie u nas dzieje, w Polsce, nie w świecie. Czekaj, bo coś fajną jakoś myśl spodziewałem. No, mówisz, Robert, wiedzę za się. A co jeżeli uczeń przyjdzie i powie, że nie chce się uczyć? Bo ja miałam takie przypadki. Ale to są takie przypadki. I co zrobiłaś? Powiedziałam, okej, okay, nie ma sprawy, ponieważ jesteś małoletni, musisz niestety tutaj przyjść z rodzicami, bo ja muszę z rodzicami również te wszystkie sprawy uzgadniać i będziemy po prostu ustalimy jakieś totalne minimum, za które ja ci dam totalnie jakiś taki stopień zaliczający, żeby było wszystko okej i żebyś nie musiał na siłę się uczyć, bo chłopczyk się potem uczył jak... To nie to, że ja go zmanipulowałam, bo ja byłam przygotowana na to, że rzeczywiście jakieś minimum ustalimy, ale okazało się, że wystarczyło powiedzieć, że tak. Ja mam takie pytania, kiedy mówię, my mówimy o planie daltońskim, mówimy o tej autonomii, że dzieci wybierają sobie z zadań, które nauczyciel przygotuje, że sobie planują, kiedy to zrobią i osoby, które nie są przygotowane do tego mówią, i chcą odrzucić, to mówią, no tak, ale jak ktoś nie będzie chciał nic zrobić, to co ty zrobisz, jak nie w ogóle nic nie zrobię, ja to zadam sobie pytanie, dlaczego? Co jest powodem, że dziecko nie chce ze mną współpracować, bo powody mogą być różne, może być tego jego choroba, wali mu się świat, czyli rodzice się rozwodzą, ma problemy społeczne w klasie, tak? A my od razu chcemy, że ma to zrobić i koniec, nieważne dlaczego. A jeżeli my nie rozwiążemy, nie wejdziemy głębiej i w tym momencie znowu potrzebni nam są dobrzy nauczyciele, którzy niestety uciekają, którzy się wypalają. I tak jak powiedziałaś, dobrze, że są te sieci, bo nas oglądają tacy wariaci edukacyjni, którym się chce i którzy naprawdę mocno dbają o to, co się dzieje u nich w szkole i o dziecko. Natomiast rzeczywiście ta autonomia i możliwość wyboru jest też związana z dialogiem z dzieckiem. Ale dajmy teraz powiedzieć Zosi trochę na ale ten temat. Ale bardzo ładnie mówisz. Ale ciebie mamy rzadziej niż Anię. Chciałbym cię zapytać o taką rzecz, bo my często dyskutujemy z edukatorami, którzy się zajmują jakby zmienianiem tej edukacji i nie wiemy, czy jesteśmy banieczką, baniuszką i jest nas kilka procent, kilkanaście. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak myślisz w Polsce? Jaka to jest grupa ludzi? Czy to jest wystarczająco duża grupa ludzi, żeby efekty były? Wiesz co, to jest fascynujące pytanie. Ja zacznę od tego, zacznę od tego, że tak właśnie z tej autonomii ucznia, tylko i wyłącznie obracając się w tym moim przedmiotowym, wyewoluowałam w 2004 roku, poznałam edukację demokratyczną. W 2005 byłam na IDEC-u, czyli tym takim ogólnoświatowym zlocie szkół demokratycznych, bo wtedy był blisko, czyli w Berlinie. I to był moment, w którym w Polsce istniały dwie dokładnie szkoły demokratyczne. To była ASSA i to była ALA, obie w Wrocławiu. I kiełkowała wtedy edukacja domowa, Marek Budajczak. I to było właściwie wszystko. To był 2005. Teraz mamy 2020. Minęło raptem tylko 15 lat, a my już mamy tych i szkół formalnych, i takich środowisk umożliwiających edukację alternatywną, demokratyczną, i sieć szkół waldorskich, i daltońskich, Frenę. Także mam wrażenie, że mamy grunt bardzo dobry, a chyba deforma, chyba to coś, co się w 2016 roku stało, paradoksalnie pomogło.
paradoksalnie pomogło, bo bardzo zachwiało naszą taką bazę ciepłej ciepełka, że no jakoś to jest, jakoś to leci. Nagle okazało się, że nie leci, bo jest burzone, burzone jest odgórnie. Jak wiecie, historycznie dotychczasowe wszystkie rządy z wyjątkiem pierwszego z Anią Radziwiłłowicz, świętej pamięci, i Irenką Dzierżgowską, też świętej pamięci, gdzie rzeczywiście tam byli tacy prawdziwi idealiści i rzeczywiście położyli te grunty, tam zresztą wykuto tę autonomię, że szkole należy się autonomia, że dyrekcja ma autonomię, także od strony prawnej, dlatego mamy te podstawy. Są potem oczywiście wszystkie ruszyły. Proszę? Zresztą klasy autorskie wówczas ruszyły, bo no, tak. Oczywiście, tak. To był ten dorobek początku lat 90. Zresztą to był dorobek tego zespołu oświaty. Dobra, już nie wracamy do 80. lat. O którym mówisz, to dla mnie teraz tak normalnie przeleciał mi film. No. Bo Ania w tym czasie tworzyła takie Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej i organizowaliśmy w między innymi Łani w szkole takie konferencje, tam było 250-300 nauczycieli. Tak. Ja chłonąłem tą zmianę oświaty w stosunku do tego, co było za czasu mojej edukacji, mojej własnej, no. I muszę się tutaj przyznać, że zmieniałem folię na rzutniku właśnie Irenie Dzierżgowskiej. Tak. Także brałem w tym udział czynny, fizyczny, może nie tak jak jeden z tutaj z naszych polityków, nie biegałem z tymi koktajlami Mołotowa, raczej szedłem w kierunku, żeby coś robić i tworzyć, ale to już jakby odchodząc od polityki. Pamiętam te czasy, jak się te zmiany zaczęły. Było, także naprawdę się działo. To trwa już 30 lat. No. Więc zobaczcie, bo to coś takiego jest, że oczywiście wtedy mieliśmy rzeczywiście to szczęście, że przez te pierwsze parę lat dużo rzeczy udało się załatwić. Również to, że zostały wpisane szkoły z fatalną zresztą nazwą niepubliczne, no ale trudno, że zostały wpisane do ustawy, w związku z czym można było uregulować ich przynajmniej częściowe finansowanie z subwencji oświatowej. To się znowu teraz wali. Ja myślę, że teraz to naprawdę bardzo się solidnie skupmy na tym, żeby była solidarność ze szkołami niepublicznymi, bo one w dużym stopniu są inkubatorami dobrych praktyk. Nie wiem, czy kojarzycie, przez kilkakrotnie, nasi światli rządzący, jedni po drugich, z wyjątkiem tych pierwszych rządów, wszyscy szczerze mówiąc do kitu, jeżeli chodzi o edukację, ale bawili się pomysłem szkół ćwiczeń. I zlikwidowali, a potem z powrotem chcieli je tworzyć. Wiesz, ale to jest bardzo śmieszna sprawa, bo od 3 lat lecą pieniądze w ośrodku tym ORE, które zastąpiło nam CODN, lecą pieniądze na projekt szkoły ćwiczeń i cały czas tam coś w tym projekcie się robi i ludzie coś piszą i realizują i... Matko. Jakoś nie widzę, że to promieniowało. Marzena Kendra jest szkołą. No tak, ale wiesz, bo to jest tym, że załapują się ludzie, robią coś, ale ja nie widzę, żeby coś dawały te szkoły. Ale coś promieniuje na tym. Na tej konferencji w Łodzi. No więc to bardzo bym chciała. Natomiast wracając do o czym mówię, że tak naprawdę tymi szkołami ćwiczeń są szkoły niepubliczne. Szkoły niepubliczne, bo one dzięki temu, że co prawda muszą uczyć zgodnie z podstawą programową, że obowiązuje prawo oświatowe, więc w pewnym sensie spełniają warunki również i szkół tych normalnych, publicznych, ale z drugiej strony ze względu na specyfikę swoją dają warunki do tego, żeby tam pilotować nowe rozwiązania. Znaczy mnie martwi jedna rzecz przy szkołach niepublicznych. Proszę? Mnie martwi jedna rzecz przy szkołach niepublicznych, ponieważ miałem okazję też obserwować Anię, jak prowadziła taką szkołę i też mamy jakby też wielu znajomych, którzy prowadzą dzieci takich szkół. Spotykamy się z takimi nauczycielami świadomymi, fajnymi, którzy pracują w takich szkołach i jeden z problemów jest również problem finansowy i nie szanuje się również w szkołach niepublicznych nauczycieli. Bo jakby punktem odniesienia są niskie płace w edukacji powszechnej, w szkołach publicznych. I to się wykorzystuje. A tutaj tak naprawdę ten biznes się spina. Jeśli jest to dobra szkoła, to właściciel też może na tym zarobić
I to byłby taki jakby... magnes. Taka siła napędowa też do poprawy no, tej ekonomii, poziomu ekonomicznego nauczycieli również w szkołach publicznych. I tutaj się dziwię trochę, że z jednej strony te pieniądze są od rodziców zbierane, w zależności od miast są to czy 1000, czy 2000 i więcej. Czyli wszędzie tak naprawdę trzeba zaoferować podobną jakby usługę edukacyjną, a jednak nie dzieli się tymi zwiększonymi przychodami, jeśli chodzi o organ założycielski, czy jak to się nazywa, organ prowadzący. Z tymi, którzy tworzą tak naprawdę strukturę tej szkoły, czyli nauczycieli, bo tam się dzieją dopiero rzeczy. I to jest trochę niepokojące. No tak, bo nauczyciele w prywatnych szkołach nie mają trzynastek, nie mają socjalu. I wcale nie mają więcej. Tak, to prawda, to są takie jakieś dziwne mity, że w szkołach niepublicznych się zarabia kokosy, bo to nie jest prawda. Nie, mają ale ja tutaj ale też... Kasia, bądźmy uczciwi, kochani, tylko że w szkołach niepublicznych przynajmniej... te, które znam, bo być może, że są jakieś, których nie znam, znaczy nawet na pewno. Natomiast mamy lepszą atmosferę przede wszystkim. I wiecie co, to jest coś takiego, jak ja gryzłam kwestie finansowania oświaty i tych zarobków. To tak, przede wszystkim to zbaczamy trochę, ale ponieważ to jest wątek, w którym kiedyś zostałam poproszona o napisanie artykułu, w związku z powyższym przebadałam sprawę w zeszłym roku, jak były strajki. I bardzo prosta sprawa polega na tym, że w tym naszym finansowaniu publicznej oświaty mamy fatalną strukturę, to znaczy mamy niskie pensje gwarantowane, czyli te, które idą z subwencji, czyli te, które idą z budżetu centralnego i one są naprawdę skandalicznie niskie, pomimo trzynastek, a natomiast mamy cały bardzo mętny, niejasny i bardzo podatny na wszelkiego rodzaju wynaturzenia system dodatków. Przy czym wiele z nich, kilka jest związanych z wysokością pensji i są związane z kodeksem pracy, natomiast wiele z nich jest wewnętrznych gminnych. I teraz okazuje się, że na przykład ten słynny dodatek motywacyjny, ja zaczęłam buszować wtedy, zbierać dane finansowe z różnych gmin, bo to są przecież otwarte dane. Okazało się, że w tej sytuacji walenia się systemu edukacji i w sytuacji uciekania nauczycieli z systemu edukacji, szkoły najlepiej stali finansowo nauczyciele w satelitach pod wielkimi miastami. Tam, gdzie gmina musiała więcej dać, bo inaczej nauczyciele... nauczycieli. W Ciechanowie najniższy w 2019 rok, kwiecień, dane oficjalne, najniższy dodatek motywacyjny dla nauczyciela, obojętne od, nie mówimy o jakości pracy w tym momencie, wynosił tam 550 zł miesięcznie, a byli nauczyciele, którzy tego dodatku motywacyjnego tam mieli ponad 1000. Wow. Ale tak. Natomiast były gminy, w których dodatki motywacyjne wynosiły od 40 do 150. Więc to tworzy jaką sytuację? Że mamy rzeczywiście tych nauczycieli, którzy zarabiają dużo, niezależnie od jakości pracy, jaką świadczą, tylko zależnie od tego, w jakiej, gdzie położonej gminie pracują, prawda? I nauczycieli, którzy mają pecha pracować w takiej gminie, której i tak wiadomo, że są trzy szkoły na krzyż, najbliższe pozostałe szkoły w dużych miastach są 300 km dalej, czy 200, w związku z tym nauczyciel i tak musi pracować i gmina nie musi dawać więcej, bo i tak nauczyciel nie ucieknie. No takie są realia. Tyle, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty publicznej. Tak, ja tutaj chciałam nawiązać do jednego komentarza Kasi Dziedziury, że samorządy bardzo nie doceniają znaczenia szkół niesamorządowych. Tak. Kasia prowadzi szkołę nie publiczną, tylko niesamorządową, tak. Tak, tak. Bardzo fajną, zresztą mieliśmy z nią spotkanie, niesamowicie twórczy dyrektor i otwarty, i pozdrawiam ją serdecznie. Pozdrawiamy, Kasiu, jestem przekonana, że jak pojadę do Krakowa, to do Was wpadnę. Koniecznie. I że powoli te szkoły również tracą swoją autonomię, a szkoda, tak? Da, oczywiście. Tak, bo to jest jakby decyzja, czy podporządkować się i przenieść część obciążeń na
rodziców i stać się taką placówką zarabiającą pieniądze, która będzie zbierała pieniądze od rodziców również, czyli czesne, albo pozostać w sferze placówek niepublicznej, żyjąc z dotacji, ale niestety no... Budynek, tu wszystkie inne... Tak, rozumiem. Także to są mieć, raczej jest mieć albo być, tak? Rozumiem. To są, ja myślę, że nie wymyślimy w ciągu dzisiejszego wieczoru żadnego łatwego rozwiązania. Sądzę tylko, że warto by było, żeby tworzyć sieci. Tworzyć sieci, bo nawet, dobra, wracamy do scenariusza czarnego, że jakaś szkoła z jakimś dyrektorem zostanie zhejtowana przez system, ponieważ ośmiela się wprowadzać autonomię. Na razie co prawda jeszcze aż tak nie jest. Wiem, że różne trudności mają szkoły, ale to nie jest takie atakowanie do rozłożenia na obie łopatki. Ale załóżmy, że coś takiego może się zdarzyć, to wtedy jeżeli znam ileś tam jeszcze innych szkół, to możemy robić, nie wiem, nawet zrzutę na dobrego adwokata, zrzutę na upublicznianie, zrzutę na organizowanie flashmobów, no nie wiem, no w każdym razie po prostu żeby zawsze... Nie było... Tak, oczywiście, żeby nas nie zabili odizolowanych po prostu. Tak, tak, tak. No więc znaczy, tak, tutaj tak wiesz, jest... ja myślę, że też ta formuła też działań nauczycieli, którzy podchwycili możliwości, jakie daje internet, zaczynają się organizować, tworzą różne nagrania, właśnie webinary, live'y, minikonferencje, spotykają się w kilkanaście, w kilkadziesiąt osób, dając też wyraz środowisku lokalnemu, również że rodzicom, można. Że coś się dzieje, tak? Że tak, ci tak. Nauczyciele naprawdę i potrafią, i chcą, i to robią. Ja tutaj naprawdę, ja myślę, że tutaj ale wszystko rodzice... jest w rękach teraz rodziców, bo jeśli oni właśnie teraz, w tym roku, który jest rokiem wyborczym, jest szansa trochę przemodelować ten cały system. Jeśli, drodzy rodzice, jeśli nie boicie się tego, że ta szkoła się widzicie, zmieni... Widzicie, jak się drapie w głowę? Widzimy, no widzimy. Wiem, no ale to słuchaj, no, ale co ja mogę zrobić? Marzyciele jesteśmy, no. Nie, to jest szansa, bo inaczej to może się okazać, że za 10, 2 lata będą szkoły albo bardzo dobre, płatne, a reszta... No to będą dzieci tam też wycofane ze szkół specjalnych. Bo już idziemy w tą stronę, że likwidujemy porandnie, bo takie są projekty. Dlatego o tym mówię, tak? Że to nie ma czasu. Trzeba działać. Znaczy, wiem, jak wygląda w Stanach, że przecież szkoły są albo prywatne dla tych, co mają pieniądze, albo publiczne z kratami w oknach, tak? Więc są również, może, nie, słuchajcie, przede wszystkim nie używajmy słowa prywatne, bardzo was proszę. Tu przed chwilą był taki wpis o prywatnej szkole, w której się nauczyciel czuł jak w korpo. Nie znam szkół prywatnych, natomiast rzeczywiście dobrych parę lat temu rozmawiałam z ludźmi, którzy gdzieś poszli do jakiejś szkoły prywatnej, sensu stricto, czyli szkole, która nie bierze subwencji oświatowej, którą w związku z tym nie obowiązują w zasadzie żadne programy, żadne prawo oświatowe nie obowiązuje. Tam może być hulaj dusza bez kontusza, tam mogą rzeczywiście rodzice dyktować, co się ma w szkole dziać, niekoniecznie dla dobra właściwie pojętego edukacyjnego swojego dziecka, prawda? Nie, ja nie w tym kontekście myślałam. Nie, to duża prośba. Nie używajmy pojęcia szkoły prywatne. Fatalne jest to sformułowanie szkoły niepubliczne, no ale już nie widzę innego rozwiązania, skoro ono jest umocowane w prawie oświatowym. Natomiast większość szkół i niepublicznych, i tych niesamorządowych, to znaczy właściwie wszystkie one, są szkołami stowarzyszeniowymi i może to by było fajne. Bo co my wtedy mamy? Widzisz, Robercie, mówimy o rodzicach, ja wtedy zaczęłam się drapać w głowę. Stowarzyszeniowe szkoły to są szkoły, które nawiązują dialog, właściwie część z nich jest w ogóle powoływana przez rodziców. Bo w zarządzie to jeżeli nawet nie... to we współpracy rodziców i nauczycieli. I teraz wrócę i teraz muszę wam powiedzieć anegdotkę, to znaczy nie tyle anegdotkę, czyli wracamy do klasy szkolnej, wracamy do mojej autonomii prywatnie wprowadzanej. Przede wszystkim mi się nie podobało ocenianie. Nawet nie o to chodzi, że mi się nie podobały stopnie, bo też, ale w ogóle nie podobało mi się to, że ja oceniam ucznia, bo ja się czułam zawsze niekompetentna.
I ja chciałam zrobić wszystko, żeby oceniać wspólnie, to znaczy tak naprawdę, szczerze mówiąc, żeby zepchnąć na ucznia część odpowiedzialności za ocenę. To wcale nie była żadna odwaga, to było tchórzostwo. Albo świadomość własnej niekompetencji. W każdym razie wypracowaliśmy z uczniami, bo to już było to, że rzeczywiście większość próbowałam razem z uczniami wykombinować. A z takimi sześcio- i siódmoklasistami bardzo wiele rzeczy daje się wymyślić. No i wypracowaliśmy system. To był system oparty zresztą na punktach. I dzieciaki bardzo fajnie załapywały. Aha, Kasia mnie poprawiła. Dobra, dziękuję Kasiu. Szkoły prywatne też mają subwencje. Musimy jeszcze pogadać na ten temat, ale dobra. Więc dzieciaki świetnie funkcjonowały. Po drugim roku, znaczy w drugim roku eksperymentu okazało się, że jest fatalnie, bo rodzice chcą, żebym ja odeszła, bo rodzice nie wiedzą, co się w tej klasie dzieje. Na szczęście no, dzieci mnie wybroniły. Natomiast ja wiedziałam, że popełniłam straszny błąd, ponieważ wprowadziłam zmiany, kompletnie nie kontaktując się z rodzicami. Straszny błąd, totalnie niedoświadczony. Idiotki, naprawdę. Ale od tego czasu rzeczywiście każdego kolejnego września z cierpliwością benedyktyńską organizowałam w trzech różnych terminach, żeby nie było mowy, że ktoś nie może przyjść na któryś z terminów. I tłumaczyłam, no, nie wszyscy rodzice rozumieli do końca, bo no, część z nich po prostu nawet nie umiała systemu. Nie, to powiem otwarcie. Czasem to byli ludzie naprawdę bardzo prości, nie w sensie głupi, ale pewnych spraw no, po prostu intelektualnie nie mogli przeskoczyć. Natomiast samo to, że ja im tłumaczyłam, że objaśniałam, że zapraszałam do zadawania pytań, spowodowało, że ten klimat taki jakiś bardziej zaufania był. Także to rozmawianie, teraz przeskakuję właśnie do tej sytuacji dzisiejszej, o której Robercie mówisz, że jeżeli mamy właśnie jakiekolwiek takie problemy i orientujemy się, że musimy szukać pomocy u rodziców. Bogu dzięki, że do tego doszło. Chciałabym, żeby jak najszybciej, jak najwięcej nauczycieli i dyrektorów zdało sobie sprawę, że naprawdę już nie będzie funkcjonowała szkoła, w której rodzic przychodzi, do której rodzic przychodzi z czapką kornie. Z drugiej strony musimy naprawdę dać odpór temu bardzo fatalnemu zjawisku, które się narodziło z nadejściem transformacji, że szkoła jest usługi pełni. Szkoła nie pełni usługi. Szkoła naprawdę wykonuje misję. I nie może być tak, że przychodzi rodzic i mówi, a ja żądam innej usługi dla mojego dziecka, ta usługa mi nie odpowiada, a ja tu płacę. No, więc musimy wypracować tę równowagę, tę harmonię, że ja mam swoje kompetencje, swoje doświadczenia i dobrą wolę. Pan, pani mają swoje kompetencje, swoje doświadczenia i dobrą wolę i gadamy. Bo nie się możemy... wypalą obydwie strony po prostu. No tak, bo mamy rozwód, po prostu jesteśmy w sytuacji zaognionego rozwodu, gdzie każda strona usiłuje wyszarpać jak najwięcej dla siebie, a cierpi dziecko. Tak. Ale fajnie, że to powiedziałaś, bo teraz jak mówisz, o tym haśle usługa edukacyjna, że ona nie jest w kontekście szkoły, to ja dzisiaj nagrywałem wstęp do podcastu, który puszczę we wtorek, w którym jest rozmowa z Oktawią Gorzeńską, która zakończyła swoją karierę jako dyrektor szkoły i tam w tej kontekście właśnie też właśnie mówiłem, że jeśli chodzi o usługę edukacyjną i narzekanie ze strony rodziców, to ten kierunek jest nie szkoła, tylko państwo, bo państwo świadczy nam tą usługę edukacyjną, a nie szkoła. Szkoła ma misję, a państwo dostaje pieniądze na to od nas, żeby nam to zorganizować. Tak, to jest prawda. Tutaj mamy usługę edukacyjną, a idziemy do szkoły po to, do tej z tą misją, albo do innej z inną, co sobie wybierzemy, co będzie dobre dla naszych, dla naszych pociech. Także ja fajnie to wybrzmiało. Bym jeszcze chciała, bo ty sama mówiłaś tutaj o dziecku, a tutaj jest autonomia ucznia. To, co mnie martwi w większości szkół, ja nie mówię o tych bąblach naszych, że tak naprawdę autonomia ucznia jest bardzo, bardzo zawężona. Wręcz czasami mam wrażenie, że dzieci są w zakładzie penitencjalnym, bo nie mogą się napić, nie mogą zjeść, nie mogą iść do toalety, nie mogą otworzyć okna, nie mogą wstać z miejsca. W sensie w czasie lekcji. W trakcie zajęć.
I to, kiedy ja mówimy podczas planu daltońskiego autonomii, która jest no, składnikiem potrzebnym do tworzenia motywacji wewnętrznej, tak. Takim punktem wyjścia, i mówię o tym, że o piciu, o załatwieniu, to wszystko od razu, bo BHP, a gdzie jest w tym wszystkim dziecko, kurczę? Ewa na to odpowiedziała właśnie. Nadal oczekuję wysokich stopni, bo egzaminy, bo wyniki decydują o dalszej edukacji. To jest właśnie ta odpowiedź, gdzie dziecka nie ma. Tak. Dziecka nie ma, bo muszą być po prostu wyniki, to znaczy oczywiście to wynika z troski o dziecko, ale tej troski, która no po prostu mówi, że tylko i wyłącznie jakieś mega dobre stopnie, mega dobre dyplomy zapewnią dziecku szczęście. Ale ja odpowiem dzisiejszymi postami, bo bardzo dużo się pojawiło. Też na TEDzie wywiad ojca, znaczy rozmowa z ojcem, który mówił o swoim dziecku, które no, chciało się zabić. Młodzi ludzie nie wytrzymują tej presji, nie wytrzymują gnania bez bo młodzi ludzie, dzieci potrzebują nas, potrzebują naszej uważności, potrzebują też nas jako nauczycieli. Właśnie, żebyśmy mogli z nimi wprowadzić dialog i traktować ich po ludzku, a nie narzędziowo, bo wchodząc w te wyższe oceny, wyższe stopnie i gdzie będziesz, gdzie się odnajdziesz, czyli tak naprawdę nie liczy się dziecko, tylko liczy się narzędzie. Jeżeli my się nie obudzimy z tego chocholego tańca, to w pewnym momencie już jesteśmy na drugim miejscu w Europie, tak? W 2016 byliśmy. Teraz nie wiem, nie mamy ostatnich z ostatniego roku danych statystycznych, ale rzeczywiście w 2016 byliśmy. Czekaj, troszkę uporządkujmy. Kończmy z porządkiem. Mamy takie kilka wątków. Po pierwsze, generalnie robimy wszystko, żeby nauczyciele z rodzicami się dogadywali. Tak naprawdę to do nas należy, znaczy do nauczycieli. Należy pierwszy krok, do dyrektorów należy pierwszy krok, więc jeżeli uda nam się coś takiego zrobić, nie wiem, żeby rzeczywiście dyrektorów do tego zmobilizować, to będzie duża sprawa. Po drugie, nie bójmy się autonomii, bo w zasadzie nie rozmawialiśmy o tym, jak autonomię wprowadzać w klasie, ale ja w tej prezentacji, którą wam przesłałam, takie bardzo po prostu, no to są tak proste rzeczy, że naprawdę prostszych nie ma. Bo to jest, choć tak zupełnie praktycznie, negocjować jak najwięcej rzeczy, negocjować tematy, nawet tematy lekcji. W różnych przedmiotach to różnie będzie wyglądać. Myślę, że najmniejszy w sumie obszar autonomii jest w zakresie matematyki, mogę się mylić, ale wyobrażam sobie cudownie razem z dziećmi konstruować program nauczania historii. Gorzej też z fizyką, chemią, one są powiązane tutaj, no ale to też jest taka kwestia, że autonomicznie akceptujemy ograniczenia, bo autonomia też polega na tym, że postrzegamy ograniczenia i je akceptujemy. Więc to jest taka sprawa. Druga sprawa to jest kwestia tego oceniania wspólnie z uczniem, że jeżeli mamy ustalone wspólnie kryteria, to nie ja oceniam ucznia, tylko proszę ucznia, żeby sam się odniósł do kryteriów i potem dopiero dodaję to, co mam do dodawania. Trzecia sprawa, dlaczego nie mamy pozwolić uczniom, żeby określili, ile chcą mieć głównych sprawdzianów, ile chcą mieć kartkówek. Słuchajcie, to jest coś takiego, że jak poprosimy uczniów, żeby sami razem z nami decydowali, to oni naprawdę mega rozsądne dają wybory. Także to naprawdę można zrobić. Poza tym nie jest nigdy tak, że nauczyciel w autonomicznej klasie nie ma głosu. Nauczyciel ma głos partnerski, więc jeżeli uczniowie zadecydują, że nie chcą w ogóle żadnych sprawdzianów, to po pierwsze zapytam dlaczego, po drugie po co im w ogóle te sprawdziany są niepotrzebne. W końcu dojdzie do tego, że sprawdziany są potrzebne, być może po prostu okaże się, tak jak w mojej klasie, że nie chcemy, żeby one były oceniane, bo one nie mają prawa być oceniane, ponieważ jest takie proste prawo psychologii poznawczej, które mówi, że pod stresem pogarsza się funkcjonowanie pamięci operacyjnej. Więc tak naprawdę sprawdziany wszystkim mówię i bardzo proszę, przestańcie oceniać na stopnie. Sprawdzian ma być sprawdzianem tego, co uczeń wie, potrafi, a nie czy jest bardziej czy mniej odporny na stres. I wystarczy po prostu znieść oceny i tylko wspólnie sprawdzać prawidłowość wyników. No naprawdę, nic prostszego pod słońcem. No i jeszcze zaprośmy dzieci, żeby wspólnie z nami planowali semestr. Jeżeli sobie zaplanujemy ileś tam lekcji odwróconych, ileś projektów, ileś tego, śmego, tamtego, owego,
to potem do mnie jako do nauczycielki należy usiąść i to z kalendarzem, z liczbą tych lekcji, godzin lekcyjnych skorelować. Ja odwalam robotę porządkową, uczniowie dostają plan semestru, rozkład na semestr. To są drobne zabiegi, to jest wszystko to, co można robić wewnątrz klasy i to jest autonomia. I wbrew pozorom to spowoduje duże uproszczenie też działań i nauczyciela, bo wtedy ma więcej czasu na tych, dla tych dzieci, które wymagają większej uwagi z różnych powodów, czy to wychowawczych, czy to braków intelektualnych, to już jakby niezależnie. A te z kolei dzieci, które nie są uwiązane w tym rytmie szkolnym, one po prostu rozwijają się jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. No mówisz cudowne rzeczy, bo ja ostatnio też taką się dałam wciągnąć, dyskusję czasami się wciągam, kiedy jedna z pań pytała, jaką ma ocenę postawić w pierwszej klasie, w połowie pierwszej klasie za kaligrafię. I pytałam się w ogóle, dlaczego ma to oceniać dziecko w pierwszej klasie, kiedy jest w procesie. Tak. No bardzo ciekawe, kiedy po prostu pani powiedziała, że ona ocenia, bo dzieci lubią być oceniane i rodzice lubią być oceniani. W ogóle czasami... Ocenianie jest od lubienia, ocenianie tak? jest od lubienia i od tego, żeby zbierać papierki. Tak jak to... lekarze ci skarżą, że rodzice im każą zapisywać antybiotyki. Tak, też dokładnie. Może od tego jestem nauczycielką, żeby w tym momencie może jednak spróbować sprawę przewalczyć, żeby wyjść z tego oceniania. Bo ja rozumiem rodzica, że lubi, sam był oceniany, jest do takiej szkoły. No ja to wszystko rozumiem. Dziecko też lubi dostawać te cholerne słoneczka. Podawajmy dzieciom chmurki, przestaną lubić oceniać. Tak, w 99% w większości przypadków to jednak nauczyciel wie lepiej niż rodzic, jeśli chodzi o kwestię edukacyjną. Aczkolwiek no ponoć tych nauczycieli, którzy są słabsi w wykonywaniu zawodu, jest coraz więcej z uwagi na też jakby formułę przyjmowania na studia i jakby też brak odsiewu osób, które się po prostu nie nadają z uwagi na brak empatii, czy no tego, właśnie, że nigdy nie będą dobrymi nauczycielami. Pierwszym... To jest jakby inna kwestia, tak? Związana tak, jakby nie już z tym ważne. Tematem dzisiejszym, bo to byśmy po zagrożeniu... Tak, tak. Ale autonomia jest potrzebna. Autonomia jest możliwa. I autonomia jest bardzo szybko do nas przyszła, jak tutaj Zosia, i nie można się bać, to tak podsumowując, nie można się jej bać, bo ona daje szczęście dzieciom, daje możliwość rozwoju i uczenia się. Efektywnego. Dokładnie. To jest, zresztą w tej chwili nie pamiętam jakie badania, ja tylko wyciągnęłam tak i zauważono, że ludzie, którzy przyjmują inicjatywę w procesie swojej nauki, uczą się więcej i lepiej niż bierni uczniowie. To na zakończenie jeszcze powiem tylko coś takiego. Nie jest tak, że moja autonomiczna klasa była taka, że wszyscy uczniowie mieli lepsze wyniki niż uczniowie z innych klas nieautonomicznych. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście lepiej się uczyli, ale być może, że lepiej się uczyli, niż gdyby byli nie w szkole nieautonomicznej. Natomiast jedno wiem na pewno, że ja się spotykam potem z tymi ludźmi już jako ludźmi dorosłymi i oni mówią, że ich życie potoczyło się zupełnie inaczej, bo oni brali odpowiedzialność za swoje życie od samego początku, od momentu, kiedy przeszli przez klasę naszą wspólną. Po prostu to jest ta wielka rzecz, że mnie nie chodzi nawet o to, żeby uczyć na piątki czy szóstki, czy cokolwiek. Mnie chodzi o to, żeby wspierać człowieka w jego samorozwoju. I to jest autonomia. Taka piękna myśl na koniec, naprawdę. Taka myśl na koniec. Tak, bardzo dziękujemy. My tylko chcemy powiedzieć, że zostało 30 miejsc na naszą konferencję w Łodzi i serdecznie kwietniu, zapraszamy. Daltońskie inspiracje. Tak, 17 kwietnia, no, będzie nas sporo i dużo ciekawych gości i wiele uczestników niesamowitych, więc też będziemy o tej autonomii mówić, bo ona jest potrzebna. Nie dajmy się wciągnąć w te cukierki, oceny i antybiotyki, jak to nazwałaś, bo one szczęścia nie dadzą, a wszyscy piątek i szóstek nie otrzymają przecież. I my, dzieci lubią oceny, jak są dobre, a jak są złe. A dla nich zła ocena to czwórka. Ja też ostatnio słyszałam w gabinecie słowo od dziecka, że dostałem czwórkę, ale nie mogę dostać takiej oceny, bo moja mama nie będzie zadowolona, bo powiedziała, że stać mnie na więcej. Jest to uczeń klasy drugiej. Co my robimy naszym dzieciom? Oczywiście nie ukrywam, że mam uszy natarłam po, ale nie przy dziecku oczywiście. Ale ona nie miała świadomości, zawsze tak było. Tak, zgadzam się, tak. Nie miała świadomości właśnie. Tak, no, więcej miłości. Make love, not war.
Tak właśnie, jest, miłość. Mamy nadzieję, że się jeszcze będziemy mogli spotykać, i czy to w realu, czy bardzo online. Bardzo chętnie. Dziękujemy za wszystkim. Dziękuję za cudowne wpisy. Wszystkim dziękuję za właśnie, bardzo dziękujemy Wam tutaj za obecność z nami. Dużo nas. Część z Was będzie też na naszej konferencji, także też się fajnie. Bardzo cieszę. Kiedy ta konferencja, bo ja chętnie przyjadę, tylko dajcie... Zapraszamy, bardzo będziesz dużo... naszym gościem specjalnym. Dobra, zapraszamy. Dla tych z Was, którzy będą uczestniczyli w tej konferencji, jeszcze taka informacja, bo to być może nieprecyzyjnie też gdzieś tam zapisałem w tych materiałach. Cała konferencja, wszystkie wykłady będą nagrywane i w formie VOD dostępne tylko dla uczestników konferencji i nie będą później nigdy nikomu udostępniane ani sprzedawane. Będą jeszcze materiały nagrywane też w formie webinarów. Jako warsztaty. Też dostępne nieodpłatnie dla uczestników konferencji. A będzie bardzo ciekawe webinary będą. I ta część dla tych, którzy nie uczestniczą w konferencji, będę można dodatkowo dokupić. Natomiast dla Was wszystkich te wszystkie materiały będą... Można wejść sobie jeszcze na stronę www.ondu2020.pl i tam jest cały program. I zobaczysz, co z nami będzie. I całkiem duża grupa na bankiet się szykuje, chciałam tak, powiedzieć. Tak, będzie też fajna impreza z Hansem i z wykładowcami. Także... Czyli białą bluzkę to założę. No, dobrze. Bardzo Ci dziękujemy za ten czas niedzielny. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Wspaniały przekaz i do zobaczenia. Do zobaczenia. Autonomia Lift. Super. Trzymajcie się. Dziękujemy. Cześć. Pa.